kolejna, chyba jeszcze większa, zobaczcie. Ale dzisiaj dzień rybny. Cieszę się niesamowicie. Krzysiu łowi sobie ryby, a ja wyciągam podkowy. Kamera tego nie oddaje, ale tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, to jest po prostu przepięknie. A w tej grudeczce, którą podkopałam, zobaczcie, co mam. Jest monetka, a tą monetką są dwa feningi. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Wlej kawki poproszę. O, dobra, dziękuję Ci bardzo. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na kolejnej naszej wyprawie, na kolejnym Van Life'ie. Wróciliśmy z nadmorza. Byliśmy 2 dni nad morzu. Mogliście relacje i film obejrzeć w poprzednich odcinkach. Natomiast dzisiejszy dzień to powrót, to śniadanko w plenerze, to w pięknym miejscu, w lesie nad jeziorem. Dzisiejszy plan jest następujący. Ja jadę na ryby, niedaleko stąd jest kanał, a lokalnie mówi się, że bierze ładna ryba, okaże się. Ewelinka zdecydowała, że pojedzie na poszukiwania. Na poszukiwania, także mamy podzielony dzień. Ja po połowach postaram się dotrzeć, no i wspólnie zakończymy dzień na poszukiwaniach, jeżeli wytrwasz tyle, bo ja nie wiem, ile będę na rybach. No mam nadzieję, że niedługo. No, się okaże. Także jeszcze śniadanko w plenerze. Na ryby nie jadę, bo zaczął się sezon na kleszcze, za skrońce i takie inne. Taki sezon cały czas jest. Nie. Ostatnio jak byliśmy nad tym kanałem, to masakra była. Powiedziałam, że więcej nie wejdę. Wspólnie z Wami zjemy posiłek i będziemy się zbierać. Do swojej roboty. Do swojej roboty, ale jeszcze zajrzymy nad to jeziorko, na którym teraz spędzamy ten czas, żeby Wam się pochwalić, jaką naturą możemy się delektować w miejscu, gdzie mieszkamy. Nic, co Ci się tu rusza, to jest składka i trzeba na nią wejść. Zobaczysz piękny widok. Jak to na kładkach. O, ja tam już dalej nie idę. Chodź, tu jest miejsce. Nie wpadniemy? Nie wpadniemy. Zobacz, jaki piękny widok. Tutaj człowiek odpoczywa. Idziemy już w miejsca docelowe. Ewelinkę wysadzę w jej ulubionym miejscu na poszukiwania. A sam co? Wyciągnę wędki i pójdę łowić. Zobaczymy, kto będzie miał lepszy efekt. Czy ja na połowie rybek, czy ty na poszukiwaniach. Oczywiście, że ja. No to się okaże za chwilę. Znaczy za chwilę, ale najpierw musimy wyjechać, stąd jesteśmy w takim terenie. Droga jest tak zniszczona, że dziura na dziurze. Masakra. Miejsca piękne, atrakcyjne, ale nie zawsze z łatwym dojazdem. Jeszcze nikt się nie domyślił, żeby zrobić tu porządną drogę. O, buja jak. Także dajesz maleńka, dajesz. Daj.
wypakować się i śmigać. Dotarłem już na swoje łowisko. Czas przygotować wędkę, zanętę i coś do siedzenia. A za chwilę Wam opowiem w ogóle, w jakim miejscu jestem i co to jest za kanał. Wymieszamy i na początek z dwie kuleczki, takie nie za duże, żeby przyciągnąć rybę do łowiska. A damy jeszcze jedną, co mi tam szkodzi, niech się najedzą. Założymy teraz madę, no i pierwszy rzut. Zobaczymy, co wyjdzie. Ale teraz spławik tańczy. A! I jest ładniejsza płotka. Pierwsza ładniejsza płoteczka. Zaraz ją rzucimy do wiaderka. Nabiorę trochę wody, a nawet trochę dużo, żeby te ryby wszystkie później tutaj do tego wiaderka wrzucać. Tutaj sobie je postawię. Pierwszy sygnał już jest. Zaraz zobaczymy, co to tam się kryje. Oj, ciężko będzie z tej trawy cokolwiek wykopać. Ale może się uda. Bije jak dzwon, pewnie. Jakieś części aluminiowe. Także w sumie nic takiego. Kopię dalej. Krzysiu łowi sobie ryby, a ja wyciągam podkowy. Jakoś mnie to nie dziwi, bo jestem w miejscu, gdzie kiedyś hasały sobie tutaj koniki, także będę miała podwójne szczęście. Jak widzicie, tereny mam do połowy atrakcyjne. Łowimy na kanale, który wypływa z jeziora Gaudy. Jest to kanał, w którym jest bardzo dużo ryb, płotki, leszcze, liny, które mnie najbardziej interesują. Okoń jest, szczupak się trafia. A teraz jest pora taka, gdzie głównie bierze większa płotka. No dajesz tam, dajesz. Coś tam bierze. W międzyczasie trzeba było zmienić miejsce połowów. Zwolniło się teoretycznie lepsze stanowisko, ale to się za chwilę okaże. Zmieniłem łowisko od razu branie, ale zobaczcie, zaczepiła mi się żyłka o jakąś inną żyłkę. No i teraz nie wiem, co zrobię. Będę próbował na siłę to ściągać, ale czy to się uda, to pewnie nie za bardzo. Kurde. O, jest, udało się, patrzcie, jaka piękna płoć, niesamowity okaz. I to się nazywa łowienie, patrzcie, coś, ta płotka ma 30 cm. Pierwszy zarzut w tym miejscu, miałem nosa, żeby się przenieść, bo tam nic nie brało. Podsypałem i od razu są efekty, piękna płoć, piękna. Mam kolejną, ale co za akcja.
Zobaczcie, ale to tym razem leszcz. To jest leszcz. Ale branie. Ła, niesamowite. To jest leszcz. Ale ja leszczy nie biorę, takich małych, i go wpuszczam do wody. No bierz, bierz, bo się nie może zdecydować. Bierz, rybko, bierz. Bierz. O, 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 o. O. I prowadzi. Patrzcie. Jest piękna płoć kolejna. Chodź tutaj do mnie, dzieciaczku. Chodź, 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 chodź. Ach. Zobaczcie, zobaczcie. I to są mazurskie połowy w pięknym miejscu na kanale, ale zobaczcie, coś ma tą tutaj z tą skrzelą ta ryba. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Jakby wcześniej coś ją już próbowało zjeść. Założymy kolejną madę. Tym razem znów założę na haczyk dwie sztuki. Może kolejna taka duża mazurska płoć weźmie się na haczyk. Jest i kolejne branie. Od razu rzuciłem. Od razu widzę już. Zaczyna wykładać, podprowadzać. Podcinamy. Jest. Jest. Ach, kolejna ładna ryba. Co to jest? A to jest leszczyk. Ja tych takich ryb nie biorę. Także z powrotem do wody. No i kolejna rzutka do wody. Zobaczymy, co tym razem wyjdzie. Jest kolejna ryba, ale co tu się dzieje? Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest płoć. Ale zobaczcie, jaki okaz. To się nazywa płoć. Jedna większa od drugiej. Zobaczcie. Zobaczcie. Piękna płoć. Piękna. Pokażę wam jeszcze ją z bliska, bo warto. Zobaczcie, nie uwierzylibyście. Takie płocie to tylko u nas można łapać. Robią wrażenie. Zobaczcie, okaz za okazem. I kolejna rybka do wiaderka. I z jednego dołeczka wyciągnęłam zawleczkę od puszeczki, ale jeszcze sprawdziłam i wyskoczyła kuleczka, taka oto kuleczka. Bardziej z tej strony. Może kolejna rybkowa. Z tej kolejnej podkowy wychodzi drut. Ale zobaczymy, bo tak biło mi trochę inaczej. No nie, jednak był ten drut. Lipa. W miejscu, gdzie prowadzę poszukiwania, też jest potrzebne stosowne pozwolenie. Takie wykupiłem na cały rok
Pewnie jesteście zainteresowani, ile kosztuje, już Wam mówię dokładnie. 380 zł, to jest kilkanaście jezior. My tego wszystkiego nie zdążymy i tak w ciągu roku obskoczyć. No i ktoś, kto się interesuje rybami, to wie, że trzeba wypełniać taki rejestr połowów, w którym się wpisuje datę połowu, no i co się też złapało. Także jest to legalne, że tak powiem, połów i to jakich okazów. Jest kolejna, patrzcie. Jest kolejna wielka płoć. Zobaczcie, sami już Wam pokazuję, która zaraz trafi do wiaderka. Łowienie z żony Wilsonem macie. Za moich czasów ta postać była znana. Kupywaliśmy specjalnie gazety z filmami na płyty, żeby oglądać, jak łowi ryby. A teraz sam w taki sposób łowię. Kwestia dobrego miejsca. A w tym samym czasie jest kolejne już branie. Zaraz Wam, mam nadzieję, pokażę, co uda się wyciągnąć. Tańczy sobie spławik w tom i z powrotem, w tom i z powrotem, góra, dół. Przytapia go jakaś ryba. Co tam się dzieje? Jeszcze chwilka. Dam spokojnie, niech sobie połknie mady. Pięknie. Co tam się dzieje? O, jest, uwaga. Jest kolejna, patrzcie. Jest kolejna płoć. Mniejsza co prawda, ale też jest. O, i idzie do wiaderka. Podeszło mi tu statko, trzeba to wykorzystać. Zarzucone i czekamy na kolejne branie. Spławik sobie lekko płynie z nurtem. Stoi tam pewnie już jakaś płoteczka z wystrzyżoną jabłką i czeka, żeby połknąć. Zobaczcie. Góra, dół, spławik, góra, dół. Góra, dół, góra, dół. I jest tam. Jest kolejny. Ale piękna. Piękny okaz, zobaczcie sami. Aj, patrzcie. To jeszcze chyba większy. Kolejna chyba jeszcze większa, zobaczcie. Ale dzisiaj dzień rybny. Cieszę się niesamowicie. Także do wiaderka i rzucamy po następną. Robaczek jest? Jest. I po następną wrzucamy. I czekamy. Jest. Patrzcie, jak walczy. Zobaczcie. Aj, nie, jak wejdzie mi w drzewa, to już jej nie wyciągnę. Zerwę zestaw. Kolejna piękna płoć. Piękna i to jaka. Ach. Odczepiamy. Ewelinka będzie miała co robić dzisiaj. Skrobanie będzie. W oczekiwaniu na kolejne branie słucham tych przepięknych ptasich dźwięków i wyciągam kolejną rybkę. Też płoteczka. Trochę mniejsze podeszły te płoteczki. Te mniejsze to wypuszczam, bo niech sobie dorastają. Jest kolejne branie, ale jest i duża ryba. Słyszycie? Oj, ucieka mi gdzieś, ale płoć wielka. Wielka płoć. Muszę wstać do niej, żeby ją sobie wziąć. Ach, ale coś ją wcześniej już przyatakowało. Zobaczcie, jest pokaleczona. Nie wiem, co mogło ją tutaj. Albo jakiś szczupak, albo może i jakiś inny zwierz. Patrzcie, widać? Widać. I czekamy na kolejne branie. Jest, ale
jak idzie. A, jest, patrzcie, piękna płoć, kolejna wielka płoć. Aj, co tu się dzisiaj dzieje? Co tutaj się dzisiaj dzieje? Najlepszy patent to dwie mady i wtedy będzie branie. Ops, oj, w te miejsce, gdzie trzeba, tak tam. Tam tak najlepiej bierze. Na tym kończymy dzisiejszy połów, ale muszę najpierw się wydostać z tych tutaj krzaków, żeby za chwilę Wam jeszcze pokazać, ile tych ryb złapałem. I to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dla nas tyle starczy. Zapakować jeszcze te rzeczy do bagażnika i jechać. I jechać do Ewelinki. A co mi się tutaj bagażnikos otworzyć? O, żeby mi się tu wędka nie zniszczyła. Rybki i plecak do przodu. No i jedziemy. Odpali. Odpali. Sygnałek jakby na monetkę. Zaraz zobaczymy. I jest już na wierzchu. Zaraz zobaczymy. Jest moneta. Ale jaka? Tym razem jeden Feniks 1800, ale nie widzę którego. Może Wy będziecie z bliska widzieli, który to rok. Tak, jedna strona. A tak druga. Może jeszcze ją trochę przeczyszczę moimi magicznymi rękawiczkami. O! Jak ładnie widać drugą stronę. A w tej grudeczce, którą podkopałam, zobaczcie, co mam. Jest monetka, a tą monetką są dwa feningi. Ale jak ładnie wyglądają, zobaczcie. Tak z jednej strony, a tak z drugiej. Super, chociaż coś ciekawego wychodzi. Oprócz tej podkowy i śmieciuchów. Rok 1900.
11? Spójrzcie sami z bliska. Nie wiem, czy dobrze mówiłam. 1911, tak. Tak z jednej z bliska wygląda. A tak z drugiej. Bardzo ładna monetka. Bardzo w fajnym stanie. Było poszukane. Było połowione. Połowione, także dzień miło spędził. Każdy w innej części naszej gminy. Ja nad wodą, Ewelinka na swoich ulubionych łąkach w rodzinnej miejscowości. Dotarłem też po to, żeby jeszcze dobić ten dzień w postaci wspólnych jeszcze poszukiwań. No i trzeba będzie to zrobić. Myślisz, udane poszukiwania. Znajdziesz coś lepszego ode mnie? Tego to nie wiem, no to za chwilę się okaże pewnie, nie? Czy lepsze, inne, ciekawsze, ale no te popołudnie spędzimy razem z wykrywaczem metali. Pamiętaj, że to ja Cię tu zaprosiłam. No, niech tak będzie. Ale jak coś znajdę, to będzie moje czy Twoje? Nasze. Nasze. I na tym, i tą puentą będziemy kończyć dzisiejszy film. My tego dnia jeszcze nie kończymy, bo za chwilę idziemy dalej na poszukiwania. Życzymy Wam miłego popołudnia i dziękujemy, że nas oglądacie. Tak jest. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.